Dobry wieczór, wybiła 20, więc witam Was bardzo serdecznie. Jak co poniedziałek, prawie każdy w mentorowych inspiracjach, ale tym razem pod szyldem Kodwika. Słuchajcie, czeka nas webinar. I dajcie mi dosłownie sekundkę, ponieważ webinar jest także transmitowany na Facebooku. To dla tych osób, które wolą tam oglądać, czy chociażby nie chce im się wchodzić na Click Meeting, bo na przykład często oglądamy różne materiały na komórce, to też im udostępnili, żeby mogli sobie posłuchać, jeżeli mają taką ochotę. Dzisiaj będzie o druku 3D i o modelowaniu 3D, ale mam nadzieję, że pokażę Wam coś, czego nie widzieliście jeszcze w polskich internetach edukacyjnych, słuchajcie, czyli taki temat specjalnie ciut inny od tego, co zazwyczaj jest prezentowane, bo przyznaję, że sam śledzę również poczynania moich kolegów i koleżanek, co Wam pokazują i staram się wybierać takie rzeczy, których jeszcze nie było, a które, słuchajcie, są mi osobiście bliskie. Dzisiaj notabene, słuchajcie, Facebook przypomniał mi lekcję sprzed 5 lat, jeszcze nie było wtedy laboratoriów przyszłości, a my sobie projektowaliśmy właśnie, słuchajcie, do robotów różne rzeczy. Miałem wtedy taką pierwszą podstawową drukarkę, która, słuchajcie, do tej pory działa. To jest ciekawe. I to była moja prywatna drukarka 3D, którą zabrałem do szkoły i przez jakiś czas, około roku czasu w tej szkole pracowała. Jak prowadziłem kółko, później przestałem prowadzić kółko, więc naturalnie drukarka wróciła do mnie, do domu, bo w szkole po prostu raczej nikt inny jej nie dotykał. Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj będzie o modelowaniu 3D. I teraz ważna rzecz, słuchajcie, to trochę jak z programowaniem i z kodowaniem. Funkcjonują dwie nazwy, modelowanie, projektowanie. Niektórzy, zauważyłem, potrafią je odrobinę naprzemiennie używać, czy chociażby mieszać. A my spróbujemy sobie to tutaj dzisiaj wyjaśnić, ponieważ projektowanie, a modelowanie możemy oznaczyć jako dwie zupełnie inne czynności. Projektowanie 3D, słuchajcie, to jest projektowanie CAD, czyli Computer Aided Programming, gdzie prototyping, gdzie słuchajcie, macie programy typu Tinkercad, Fusion 360, DS Mechanical, na przykład, którego ja używam oprócz Tinkercada, choć Tinkercad naprawdę przez te lata się rozwinął i się sprawdził. I założę się, że część z Was w takim szkoleniu, webinarze z Tinkercada brały już udział, bo możemy spotkać tego na internecie dość dużo. I jest to, słuchajcie, moi drodzy, projektowanie CAD. I takie projektowanie CAD pozwala nam na tworzenie różnych elementów, rzeczy. Ja Wam pokażę kilka przykładowych rzeczy, które mam pod ręką. Na przykład, słuchajcie, do mojego biurka mam, żeby powiększyć jego przestrzeń, mam dorobione różnego rodzaju koszyczki. I na przykład to jest jeden z koszyczków, słuchajcie, ten jeszcze ma taką przypinkę, który został specjalnie zaprojektowany, żeby zostać przypiętym z boku mojego biurka. Mam, słuchajcie, trzy takie różne koszyki, w których po prostu trzymam jakieś piloty i inne rzeczy. I to jest zaprojektowane, tak? Czyli projektowanie CAD-owe. Innym przykładem, słuchajcie, tu akurat wydruk z Thingiverse'a, czyli coś, co znamy wszyscy, to akurat regulowana podstawka na telefon komórkowy, tak? I to też jest zaprojektowane, tak? Cztery elementy, bo tu jest jeszcze śruba. Szybciutko pokażę, rozkręcę, tu jest śrubka, nakrętka. Wszystko zostało zaprojektowane w tak zwanym CAD-zie. Kolejna rzecz, słuchajcie, coś, co już jest bardziej związane ze szkołą, mianowicie pokażę Wam robota i model mój autorski zaprojektowany, pług do robota. I to też, słuchajcie, zostało zaprojektowane w CAD-zie. I teraz dla tych, którzy nie wiedzą, CAD służy właśnie do tworzenia projektów, które będą składać się z różnego rodzaju figur geometrycznych, które będziemy sobie przerabiali i z których to będziemy układać różne rzeczy. I to jest projektowanie. Bardzo często rzeczy projektowane są użytkowe, samochody i tym podobne. Natomiast to, o czym my będziemy dzisiaj rozmawiać, słuchajcie, to jest modelowanie. Jeszcze Wam pokażę ostatnią rzecz, taki mój koszyczek, który trzymam sobie na półce i w nim różne rzeczy, o, na przykład, słuchaj, i to też jest projektowanie.
To jest projektowanie. Big Ben, nawet nie pomalowany, nic, po prostu taki mały Big Ben. To wszystko jest projektowanie. A teraz słuchajcie, pokażę wam przykład. Pozwólcie, że ten koszyczek odstawię sobie na bok. Pokażę wam przykład modelowania, czyli wydruków, które zostały wymodelowane, nie wyprojektowane. Bo modelowanie to tak jak w tytule powiedziałem, coś w rodzaju cyfrowego rzeźbiarstwa i tylko zamiast gliny takiej tradycyjnej, słuchajcie, bierzemy sobie na warsztat i rzeźbimy cyfrową glinę na komputerze lub na tablecie, o czym będę też dzisiaj mówił. I pokażę wam jeden z projektów. Słuchajcie, to są projekty drukowane na drukarkach, które mamy w laboratoriach przyszłości. Te, które wam teraz pokażę. Na przykład, słuchajcie, takiego Kratosa. To jest jedna z fikcyjnych postaci, ale taki bóg, słuchajcie, ala grecki i jego twarz, mam nadzieję, że to widać. Widzicie? To wszystko zostało wymodelowane. Tego w Tinkercadzie raczej nie osiągniecie, bo tu potrzeba pracy jakby ręcznej, tak? Więc zamiast przesuwać prostokąty, kwadraciki i tak dalej, musimy coś porzeźbić. Kolejna rzecz i kolejny przykład, słuchajcie. Być może znacie, to będzie konkurs dla tych, którzy lubią napisać na czacie, co to jest za postać. To też jest postać, która została wymodelowana. Tu akurat mamy przykład zupełnie innej postaci, słuchajcie, postać, która już została pomalowana, tak? Tam zobaczyliście Kratosa, który był wydrukowany, został wydrukowany w zieleni. Podstawkę wydrukowałem specjalnie w dwóch kolorach, bo też pokazuję, że można sobie te kolory w trakcie zmieniać. Ja powiem, Jarek zgadł, oczywiście Łukasz zgadł i tak dalej. Tą postacią jest Grot, tak więc znany nam ze Strażników Galaktyki, dla tych, którzy oglądali. I słuchajcie, pokażę wam jeszcze dwie postaci. To mam w wersji mini i maxi. I to taka ciekawostka, słuchajcie, ja uwielbiam Wikingów. Nie tylko serial, ale lubię ogólnie też mitologię nordycką i tak dalej. I to też jest jakieś jedno z moich zainteresowań. I no i cóż, no nie mogłem się powstrzymać, jak dorwałem w ręce, słuchajcie, Wikinga. O tym później opowiem, skąd takiego Wikinga dorwałem. To sobie tego Wikinga wydrukowałem i nawet tego Wikinga pomalowałem. Mam nadzieję, że to widać. I pokażę wam teraz obok. To jest dokładnie ten sam Wiking. Trochę światło mi się tak odbija, żeby... O, ale zaraz może komuś ostrość złapię. To jest dokładnie ten sam Wiking, tylko zobaczcie, mamy wersję maxi i mini. I teraz co ciekawe, bo kamera tego nie odda, to co trzymam w mojej prawej ręce było drukowane na drukarce żywicznej. A ten Wiking, którego trzymam w lewej ręce, był drukowany na drukarce taką, którą mamy w większości szkół teraz w laboratoriach przyszłości, czyli w FDM, gdzie mamy wydruk ze szpuli tak zwanego filamentu. To jest żywica, to jest filament. I z powodzeniem można drukować na tym i na tym. Różnice są takie, że żywica pozwala nam drukowanie znacznie mniejszych i bardziej szczegółowych postaci, ale tak jak mówię, po odpowiednim pomniejszeniu i przy odpowiednich ustawieniach możemy sobie drukować także takie figurki na naszych drukarkach w laboratorium przyszłości. I to wszystko, co wam pokazałem, to jest właśnie modelowanie, czyli tu już nie projektujemy, nie dbamy aż tak dokładnie o te wymiary, że to ma się na milimetry zgadzać, że będzie pracować jakiś układ, tak jak słuchajcie w postaci w przypadku tego, że ta śrubka tutaj musi pracować, tak żeby później cały mechanizm mógł być ruchomy. Tutaj puszczamy wodę fantazji i możemy modelować. I patrząc na zainteresowania uczniów, oczywiście słuchajcie, no nie oszukujmy się, są to gry, możemy słuchajcie podejść tutaj do tego tak naprawdę starając się zainteresować ich tym, aby przenosili na przykład swoje ulubione postacie z gier lub inne rzeczy właśnie słuchajcie na modele trójwymiarowe. Pokażę wam stworka, takiego stworka, którego będziemy dzisiaj, jest jednym z bardziej przyjemnych stworków, jeżeli chodzi o modelowanie i będziemy go może dzisiaj modelować albo jakiegoś innego stworka, a chciałbym, i to będzie zagadka dla was też,
żebyście znowu powiedzieli mi, jak myślicie, co to jest. On też jest trochę pomalowany już, bardziej tak napaćkany, bo te tylko białe, ten, to nie jest kriter, od razu mówię, Łukasz. Coś, krytersów to chyba dzieciaki w szkołach nie oglądają, ale to bankowo znajdziecie osoby, które to oglądają, ba nawet jest taka gra na telefony komórkowe i nie tylko, dodam, że na Nintendo też taka gra była. No nie jest to najsłynniejszy, bo jakbym pokazał tego najsłynniejszego z tych bohaterów, to wszyscy by wiedzieli, a to nie będzie takie proste. Jak myślicie, co to może być? Prawie do Grzegorz Pikachu, tak, ale to nie jest akurat Pikachu. Natomiast jak się nazywały te stworki? Pikachu przypomina, był żółty, miał taki ogon w takie zygzaki. Pokémon, super, dzięki bardzo. Tutaj tak Pepe. To jest Pokémon. I wyobraźcie sobie, że na przykład bierzemy sobie na tapetę takie Pokémony i dzieciaki mają. Co wygrałeś? Słuchaj, lot w tym roku, lot z Radomia. Wygrałeś z lotniska w Radomiu. Ale w tym roku tylko. Do końca grudnia możesz go zrealizować. I słuchajcie, na przykład, dlaczego pokazuję tego stworka? Bo to jest taki fajny temat, żeby wziąć się za modelowanie z dzieciakami i coś takiego spróbować zaprojektować. I teraz ja wam pokażę dzisiaj trzy aplikacje, których możecie do tego projektowania użyć. Pokażę wam jeszcze dodatkowo aplikacje, że takowe istnieją, natomiast ja pokażę wam realnie trzy aplikacje, żeby, słuchajcie, coś takiego zaprojektować. Teraz możecie się zastanawiać, no okej, ale po co? Albo jaki ma to sens w szkole? Przecież, kurczę, to nie jest ani użyteczne, ani jakoś tak, nie wiem, niektórzy mogą powiedzieć, nie jest to logiczne. I no, z tego pieniędzy nie będzie, to w ogóle, słuchajcie, czekajcie, mam przesiąść po kolejną rzecz, na tym się nie zarabia, to nie jest praca przyszłości, co one zyskają, słuchajcie, ucząc się takiego modelowania. I tutaj chciałbym zacząć od, słuchajcie, ja was sobie przerzucę na drugie okno, tak żebym widział czat, od, słuchajcie, pewnej firmy, która bazuje właśnie na takim modelowaniu i mam nadzieję, że was przekonam do tego, bo uważam, że takie modelowanie to będzie, znaczy już jest tak naprawdę zawodem przyszłości. Wszyscy oglądamy wszelakiego rodzaju bajki. Bajki typu, słuchajcie, no poczynając od sławnego Toy Story, poprzez wszelakiego rodzaju To nie wypada i tak dalej, i tak dalej. Tam wszędzie, słuchajcie, te modele zostały właśnie w ten sposób zaprojektowane, w ten sposób wymodelowane. Natomiast my skupiamy się na druku 3D i nie będziemy teraz mówić o modelowaniu i animacji do filmów, aczkolwiek, słuchajcie, chciałem wam pokazać pewną firmę. Nie wiem, czy znacie, jest sobie taka firma, która nazywa się Funko Pop. Zasłynęli z tego, że produkują figurki z takimi dużymi głowami. Kto słyszał, dajcie znać, może ktoś posiada taką figurkę, to niech się przyzna. I designerzy, słuchajcie, w tej firmie mają za zadanie projektowania właśnie, słuchajcie, słynnych postaci i słynnych w ogóle osób żyjących, bo oni mają naprawdę tego dość dużo i przerabiania tego właśnie, słuchajcie, na figurki Funko Pop. Jak to powstaje? To jest nic innego jak cyfrowe rzeźbiarstwo. Świetnie, Beata mówi, że córka zbiera. Ja wam pokażę, ja mam jedną figurkę z Funko Pop. Mój syn też ma jedną figurkę. Ja mam na przykład, słuchajcie, jako fan, a tu mam kamerkę, bo ja was przerzuciłem na drugi ekran, jako fan Metaliki, słuchajcie, mam figurkę, jedną z Metaliki. I zaskoczę was, słuchajcie, niektóre z tych figurek na rynku kolekcjonerskim osiągają wartości w tysiącach dolarów. Ale to możecie mówić, rzecz kolekcjonerska, prawda? Co tu modelowanie? No właśnie, ludzie, którzy to robią, pracują właśnie, słuchajcie, jako ci cyfrowi rzeźbiarze. I ja tylko przytoczę, słuchajcie, żeby zachęcić i potwierdzić, dlaczego uważam, że takie modelowanie w 3D to jest zawód przyszłości. Ano dlatego, że firma Funko Pop, słuchajcie,
zarobiła w 2021 roku bilion dolarów. To jest wyrażone to tak 1029. Słuchajcie, tu mamy. Zobaczcie, bilion dolarów w ciągu 12 miesięcy na właśnie tego typu figurkach. Ja wam pokażę figurki. Pokazałem wam oryginał, pokażę wam, słuchajcie, ponieważ lubię Metallicę, to znalazłem figurkę, którą sobie właśnie wydrukowałem. To jest były basista Metallicy. I to jest, słuchajcie, modelowane na wzór Funko Pop. A ponieważ niedawno ogłoszono 25. rocznicę pewnej gry, w którą co prawda kiedyś grałem, dawno temu, dawno nie grałem, ale też znalazłem fajną figurkę, właśnie Funko Pop z tej gry. To gra o trochę. Gra nazywa się Fallout i też jest stylizowana na Funko Pop, i takie rzeczy można sobie, słuchajcie, wydrukować i wyrzeźbić. Ona jest biała, dlatego że ma nałożony primer, ale to jest temat na zupełnie inny webinar, o tym będę jeszcze mówił. Natomiast chciałem wam pokazać, że modelarze amatorzy też zabierają się za takie rzeczy, prawda? No nie pracują, co prawda, dla Funko, więc oni nie zarobią tych pieniędzy jako Funko, ale słuchajcie, pokażę wam coś, co jest, już się dzieje. W Europie jeszcze może tego tak nie widać, w Polsce tego tak nie widać, ale na zachodzie, tak dalej, gdzieś tam Stany Zjednoczone i tak dalej, to już się dzieje. Ludzie żyją właśnie, słuchajcie, z projektowania wydruków 3D. I ja kilka przykładów tego, tak, dlaczego, na potwierdzenie, dlaczego uważam, że to może być praca przyszłości. Po pierwsze, słuchajcie, zajrzyjmy sobie na taką stronę, która nazywa się gamebody.com. Tym, którzy są na ClickMeetingu, będę wam wysyłał linki, żebyście sobie później mogli jakby to przejrzeć samodzielnie. I to jest, słuchajcie, taka strona, która pozwala na pobieranie gotowych wydruków 3D. Powiecie, to znamy, Thingiverse, Kult 3D i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Z tym, że słuchajcie, na tej stronie skupiają się jedni z lepszych artystów od modelingu 3D. I co najważniejsze, dla nas najgorsze, dla nich najlepsze, tu spotkacie praktycznie wszystko płatne. Co oznacza, że artyści sprzedają swoje prace, które możemy na tej stronie zakupić, i naprawdę znajdziecie tam od groma różnych postaci. Jeżeli byście szukali jakąś bajkę czy grę z waszego być może dzieciństwa albo waszych dzieci, na pewno znajdziecie tam pliki, które można kupić i wydrukować. I taka ciekawostka, słuchajcie, są to pliki wysokiej rozdzielczości. To oznacza, że naprawdę zostało to stworzone przez profesjonalistów. I oni sprzedają swoje prace i w ten sposób, słuchajcie, zarabiają. Więc to jest potwierdzenie, że naprawdę jest to praca przyszłości, bo w ten sposób, ucząc się modelingu, możemy później ten modeling jakby zobaczyć. Tak, Łukasz mówi, że świetnie widać szczegóły, bo to jest wszystko tak zwane high resolution, czyli na wysokiej rozdzielczości, i te modele naprawdę są dopracowane. I zwróćcie uwagę, no nie są to ceny na kieszeń naszego Kowalskiego, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych wśród modelarzy, hobbystów, naprawdę ludzie, kiedyś, wiecie, kupowało się modele gotowe, sklejało się te samoloty, kupowało się żołnierzyki odlewane. Teraz to modelarstwo, słuchajcie, zupełnie zmieniło jakby styl działania, i ludzie posiadają drukarki, przede wszystkim posiadają też drukarki żywiczne, które pozwalają na drukowanie tak zwanych minisów, ale nie tylko, bo na naszych drukarkach takich FDM również, słuchajcie, można to robić. Po prostu to trzeba przeskalować, żeby było większe, bo takiej odrobinki to nie wydrukuje. I naprawdę, słuchajcie, tonę rzeczy tutaj znajdziecie. Warto sobie zajrzeć chociażby z ciekawości i popatrzeć, ile tych modeli jest. Ja tylko pokazałem naprawdę, słuchajcie, skrawek tego, co tu można znaleźć. Pokażę wam inną stronę, która nazywa się My Mini Factory. To jest kolejna strona, nie wiem, czy znaliście, na której również znajdziecie bardziej wydruki modelowane niż projektowane. Czyli tak jak mówiłem, różnego rodzaju, słuchajcie, albo na przykład szachy, pionki, są w ogóle, słuchajcie, całe systemy do gier.
planszowych, czyli na przykład Warhammer czy inne takie rzeczy, które można sobie kupić. Nie wiem, czy widzieliście, czy znacie jakiekolwiek dioramy. To są takie mini scenki z różnych filmów, gier, książek i tak dalej. Całe dioramy można sobie, słuchajcie, kupować i to modelarze sprzedają. Ktoś to, słuchajcie, kupuje i to jest ciekawostka taka, że zakup pliku pozwala nie na odsprzedaż cyfrowego pliku, ale pozwala drukować te rzeczy i je sprzedawać. Więc ludzie, słuchajcie, takie prace cyfrowe kupują, drukują i później sprzedają. I widziałem, słuchajcie, nawet na chyba bodajże to było Shopee, gdzie można było sobie kupić właśnie takie wydrukowane modele pod typowo malowanie tego. Bo tak jak mówiłem, modelarstwo przeszło długą drogę i teraz zupełnie inaczej ma się sprawa z pozyskiwaniem tych rzeczy. Już nie produkuje się tego na masową skalę, tylko bardziej właśnie, słuchajcie, drukuje. I jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Jest taka platforma, która nazywa się Patreon. Jeżeli znacie, dajcie znać, bo ta platforma to skupia nie tylko, słuchajcie, grafików, ale skupia naprawdę dużo osób. I na takim Patreonie możemy też znaleźć artystów właśnie takich trójwymiarowych od modelingu, którzy, słuchajcie, udostępniają tam swoje pliki. Ale jest taka zasada, że jeżeli, słuchajcie, chcemy dostawać od kogoś te pliki, no to nic za darmo. Za darmo możemy dostać jeden próbny plik, natomiast jak chcemy mieć całą kolekcję, to słuchajcie, trzeba zasubskrybować taką osobę. I wtedy miesięcznie, ja wam pokażę to jako przykład, miesięcznie decydujemy się za odpowiednie profity wpłacać, tak być takim patronem dla takiego artysty i wpłacać mu daną kwotę. Za to dostajemy różnego rodzaju rzeczy. Z reguły co miesiąc coś jest produkowane, oni zapowiadają, co będą robić i tak dalej. Można sobie pośledzić artystów, zanim się zdecydujemy na jakby, tak nie wszyscy mają właśnie tutaj odblokowane wszystkie posty, bo tu trzeba na przykład zostać patronem, żeby zobaczyć, jakie prace ma, tak? Ale zdarza mi się takie na zachętę, że są poodblokowywane i można zobaczyć. I pokazuję wam to jako kolejny przykład tego, że jeżeli my pokażemy uczniom, że jest taka możliwość, zawsze trafi się jakiś artysta, któremu się to spodoba i być może to będzie jego sposób na zarabianie, na życie. Bo tak jak mówiłem, jest to moim zdaniem jeden z takich wschodzących zawodów przyszłości. Naprawdę za oceanem już to widać i jest to bardzo duży ruch. Naprawdę dużo ludzi wspiera, kupuje te rzeczy i dużo ludzi zajmuje się później odsprzedawaniem, czy do malowania, czy już pomalowanych produktów i tym podobnych. Dobra, to tak słowem, słuchajcie, długim wstępu, bo tak chciałem, żebyście wiedzieli, gdzie i do czego dążymy. I teraz zapowiedziałem wam, że pokażę wam kilka programów, więc postanowiłem pokazać wam po jednym programie z każdej kategorii. One wszystkie będą, słuchajcie, to jest fajne, bo one wszystkie będą podobne, też tak starałem się je dobrać. Aczkolwiek będą różnice, bo niektóre są w pełni darmowe, niektóre są pozwalają tylko na część rzeczy, ale to też będę tłumaczył. Natomiast zdecydowałem się, że jeden będzie programem, który będzie instalowalny, drugi będzie programem działającym online, a trzeci, słuchajcie, będzie programem na tablet. Dlaczego na tablet? Bo czasami jest tak, że nie posiadamy do dyspozycji komputerów w pracowni, tylko posiadamy tablety. A jeszcze fajniej jest, gdy posiadamy te tablety, może ktoś jest, kto jest szczęśliwy, na przykład nabywcą iPada, i te tablety, słuchajcie, mają rysik. Czekajcie, bo ja się zawsze mylę, która to kamera. Więc wtedy tym bardziej, słuchajcie, na takim tablecie, na takim ekranie z rysikiem pracuje nam się lepiej. Co jeżeli nie mamy tabletu ani zwykłego, ani, słuchajcie, bo jeszcze jeden tablet graficzny. Możemy wtedy naprawdę, słuchajcie, pracować spokojnie myszką, po prostu będzie trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale jeżeli na przykład kupowaliście sobie tablety na zdalną edukację graficzną, to będzie okazja, żeby wyciągnąć je z szafy i odświeżyć.
Dobra, słuchajcie, zacznę od pierwszego produktu, którego Wam nie pokażę, ponieważ, a pokażę go Wam tylko dlatego, ponieważ, słuchajcie, jest to w miarę nowość od Adobe, które, słuchajcie, oprócz, wiadomo, różnych swoich znanych nam już rzeczy jak Photoshop, Lightroom, Illustrator i tak dalej, wypuściło coś, słuchajcie, co nazywa się właśnie Substance 3D, 3D Modeler. I ten Substance jest profesjonalnym programem do właśnie takiego modelingu, bardziej do modelingu wizualnego, bo ma masę tekstur i tak dalej, czyli do wizualizacji projektów w 3D, ale cyfrowym, niż do drukowania, aczkolwiek do drukowania też się nada, ale słuchajcie, niestety, jak to w przypadku Adobe, ceny są zdecydowanie nie na kieszeń Polaka, więc to Adobe, z tym Adobe się żegnamy. Kolejny program, słuchajcie, pokażę Wam, to jest Autodesk. Autodesk powinniście kojarzyć ze względu na to, że Autodesk ma takie popularny program jak Fusion 360 lub najbardziej znany chyba produkt Autodesku dla nas, czyli Tinkercad. I Autodesk również oferuje swoje urządzenie, swoje rozwiązanie do tego rzeźbiarstwa cyfrowego, które nazywa się Matbox. I znowu słuchajcie, nie pokażę Wam tego, bo to jest całkowicie płatne i zobaczcie, najtaniej 68 zł miesięcznie lub 554 zł rocznie. No nie oszukujmy się, patrząc na edukację, mało kto będzie mógł sobie pozwolić tak naprawdę na, no po prostu na taki wydatek, szczególnie tak w subskrypcji tak zwanej odnawialnej. Więc idziemy dalej. Warto wiedzieć, może prześlę Wam link, tak do prześledzenia, bo poprzedniego Wam nie wysłałem, przepraszam. A my idziemy do innego programu. I teraz, jeżeli chodzi o modelowanie 3D, to mamy kilka darmowych opcji. Pierwsza, Blender. Ale znowu, słuchajcie, Blendera Wam nie pokażę, ze względu na to, że w godzinę czasu nie da się pokazać Blendera. Jest to stosunkowo mało intuicyjny program, bywa skomplikowany, szczególnie jeżeli projekt chodzi właśnie o modelowanie 3D. Pokażę Wam, słuchajcie, program, który nazywa się ZBrush Core. Znaczy ZBrush tak naprawdę. Sam ZBrush ma kilka wersji. Jeżeli wejdziemy sobie, słuchajcie, na samego Maxona, Was postraszę, i wybierzemy sobie, słuchajcie, ZBrusha i wybierzemy sobie buy, to znowu zobaczycie, słuchajcie, gdzie ten ZBrush jest, że ZBrush kosztuje 154 zł miesięcznie albo 1858 zł rocznie. No i znowu nie na kieszeń nauczyciela, ale, no właśnie, ale jest jedno alo. Po pierwsze, słuchajcie, ZBrush jest to najbardziej, może nie wiem, czy zaawansowany, bo nie mnie to oceniać, nie mam pełnego ZBrusha, żeby ocenić to, ale jest to najczęściej używany w przemyśle ogólnie, słuchajcie, graficzno-filmowym program do sculptingu 3D, czyli do tego modelowania 3D. Zobaczcie, pamiętacie Grota? To nie wiem, czy tu będzie widać, słuchajcie, ale to jest efekt pracy ZBrusha, gdzie mamy właśnie, słuchajcie, różne rzeczy modelowane właśnie w tym programie, więc no, mamy Grota między innymi używany przez profesjonalistów, ale i to jest najpiękniejsze. ZBrush postanowili udostępnić coś, co nazywa się ZBrush Core Mini. I to jest taka wersja mini ich
programu, które nie pozwoli Wam co prawda nałożyć tych wszystkich tekstur i zaprojektować tego grota tak, jak wyglądał on w filmiku, który przed chwilą oglądaliśmy, ale pomoże nam już zrobić, słuchajcie, całkiem przyzwoity projekt. I co ciekawe, ten ZBrush Core Mini jest za darmo. Czyli możemy sobie to, słuchajcie, to załadować na nasze komputery szkolne, zainstalować, podajecie adres e-mail i słuchajcie, dostajecie na maila link do pobrania programu. Pobieracie, instalujecie i waszym oczom ukazuje się, słuchajcie, coś takiego. I naprawdę daje nam to już w szkole podstawowej całkiem sporo możliwości. I teraz postaram się Was oprowadzić po tym programie, a potem, słuchajcie, zobaczycie, że dwa kolejne, które Wam pokażę, będą miały bardzo podobne funkcje, menu i tak dalej. Na początek, słuchajcie, dostajecie kulę, ewentualnie możemy, słuchajcie, ją zamienić. No, czekajcie, nie chcę zapisywać. O, na taki bloczek. Ale pamiętacie, mówiliśmy, że spróbujemy sobie wymodelować Pokemona jakiegoś. Ja przypominam, to taki Pokemon, którego tutaj widzieliśmy. I teraz tak, szybkie oprowadzenie. U góry mamy menu, otwórz, zapisz projekt, wybierz kulę albo bloczek. Domyślnie, słuchajcie, jest aktywowana symetria i w tej symetrii, zaraz będę pokazał, ją na razie wyłączę. Będziemy też często pracować. Draw size, czyli rozmiar pędzla. Zwróćcie uwagę, jak powiększyłem, pomniejszam, pomniejszyłem. Intensywność pędzla, coś, co znane jest nam z wszystkich programów graficznych. I teraz słuchajcie, ograniczenie ZBrush Core Mini jest takie, że możemy osiągnąć tak naprawdę do pewnej wartości chyba coś koło 500 tysięcy poligonów. Mhm. I jakby nie przeskoczymy tego, czyli nie wejdziemy w takie wysoko w szczegółowe rzeczy, ale spokojnie coś sobie jesteśmy w stanie z dzieciakami zaprojektować. Możemy zmieniać ilość właśnie poligonów, słuchajcie, idąc dalej możemy sobie wyeksportować to jako obrazek albo wydruk 3D, to będzie dla nas ważne, bo wtedy, słuchajcie, zapisze nam się, zobaczcie to, do pliku OBJ, czyli Object. To i z tego obiektu możemy sobie już kroić dalej, ewentualnie jeżeli ktoś potrzebuje STL, to przekonwertować na STL. Możemy wyeksportować też to jako filmik, słuchajcie, no tutaj mamy typowo, że można oczywiście sobie upgrade'ować do wyższych wersji, ale tak jak widzieliście, za oryginalnego ZBrusha trzeba zapłacić, Core jest trochę tańszy. No i po prawej mamy, słuchajcie, włączanie, wyłączanie perspektywy, rotacje i tak dalej. To pokażę za chwilę. I mamy taką głowę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mamy w Tinkercadzie sześcian taki, którym też obracamy. To tą głową, słuchajcie, możemy obracać. Wy tego nie zobaczycie, bo na razie jest po prostu kula bez żadnych zmian, ale jakbym tą głową poruszał, będą zmiany, to taką kulę będę mógł obracać. Oczywiście możemy obracać trzymając prawym przyciskiem myszki, też będzie obracane, więc bez problemu. Każde dziecko się dość szybko w tym odnajdzie. Po lewej stronie natomiast mamy rodzaje pędzli, tak to nazwijmy. I teraz pokażę Wam przykładowy rodzaj pędzli, czyli taki standardowy pędzel. Słuchajcie, ustawiony mam rozmiar, mogę nawet intensywność sobie zwiększyć. Pozwoli mi rzeźbić w tej kuli, widzicie? Wychodzi grubo i nieładnie, no bo tak jak mówię, dość silny ten pędzel wziąłem. Mogę zmniejszyć intensywność tego pędzla. Te zmiany będą znacznie, słuchajcie, widzicie, łagodniejsze. Tak więc my sobie tymi dwoma rzeczami przede wszystkim będziemy manewrować. Mamy budowanie tak zwane glinowe. Zobaczcie, tak, tym razem taką paczką możemy coś sobie zbudować i znowu, mówię, możemy zmniejszać, zwiększać intensywność tego.
Możemy, słuchajcie, o to powiększę, możemy, słuchajcie, o właśnie, zmieniać kształt tej kuli. Zobaczcie, jak mi się poligony rozjeżdżają, tak, w tej chwili. Więc najpierw sobie ustalamy kształt. Ja oczywiście zacząłem ze złej strony, a potem zaczynamy go zmieniać. Mamy tak zwane uszczypnięcie, które o, też jest duże, pozwala nam, słuchajcie, na... O, czekajcie, za małe sobie wziąłem. Na zmiany. I co ciekawe, jak nacisnę Shift, ale to może pokażę na Clay Build. Pokaże się. Nie, nie pokaże się. Czekajcie, wrócę do kuli. Jak nacisnę Shift, to o, na tym nie będzie tak widać, to działa to analogicznie w drugą stronę. Tak spróbuję pokazać z rozmyciem tego. Co ciekawe, słuchajcie, mamy tu właśnie to, o czym mówiłem, czyli to poruszanie, które pozwoli nam na wykreowanie twarzy. Jeszcze raz wrócę do całkowicie kuli i od tego w ogóle powinniśmy zacząć. Więc na przykład jakbym chciał coś sobie tutaj pozmieniać, tak? I na przykład próbować utworzyć jakąś twarz obcego lub coś innego, tak? To zobaczcie, muszę zacząć od odpowiedniego powiększenia i zmiany. Widzicie, przód już się zaczął zmieniać, tył będę musiał sobie dopracować do tego. Ale oczywiście my chcemy naszego Pokemona, więc słuchajcie, będziemy tutaj w trochę inny sposób działać. Zmienimy to tak. I teraz słuchajcie, włączymy coś, co było wyłączone, włączyło nam się przy nowym projekcie, czyli aktywuj symetrię. Pozwala to nam, jak widzicie, te dwie kropeczki, na robienie obydwu części, obydwu połówek równolegle. Czyli jak będę chciał wyciągnąć mu rogi, tak, zbudować te rogi, o, widzicie? Oczywiście użyłem za dużego pędzla, więc sobie z Ctrl-C cofam, zmniejszę sobie też intensywność. Coś tam się robi, tak? To zrobimy tak na razie. To słuchajcie, ta oś symetrii pozwoli nam to robienie na po dwóch stronach. Teraz słuchajcie, idziemy dalej. Cztery poniżej są najfajniejsze, jeżeli chodzi o tworzenie różnych postaci i potworków. Czekajcie, o, coś mi się zacięło, ponieważ u góry na pasku pojawiają nam się gotowe elementy. I dajmy na to, będziemy chcieli, żeby ten nasz stworek miał na przykład, słuchajcie, usta. To spróbujemy mu takie usta umieścić. Na przykład takie. Będziemy chcieli również, żeby miał jakieś oczy. Więc spróbujemy sobie poszukać tych oczu. Na przykład takie. Włączę symetrię, bo oczy powinien mieć dwójkę. I zobaczcie, na przykład mogę sobie dodać gotowe oczy. Ja oczywiście mogę to próbować wyrzeźbić od samego początku, ale jeżeli mamy takie możliwości, to czemu by nie? Mój stworek akurat, no oczy też ma trochę inne, więc to będzie inny Pokemon. Tamten nie miał nosa, ale spróbuję mu tego nosa może delikatnie wyrzeźbić. Wyłączam symetrię, nos jest jeden. I spróbuję coś takiego zrobić. Ale żeby było ciekawiej, to spróbuję mu zrobić, słuchajcie, różnego rodzaju kolce. I tu jest coś takiego fajnego jak Snake Hook. Popatrzcie, co się będzie działo. Zrobię to tak po symetrii. Na samej głowie będziemy u niego działać teraz. Zobaczcie. Dorobione ma ten, tak? Oczywiście. Tu mamy coś takiego jak polerkę. Możemy, o, widzicie, starać się wygładzać, szczególnie tutaj, gdzie mamy takie bardzo kanciasty, tak, to możemy sobie popróbować. Wtedy to nam się ładnie wygładzi.
Możemy zwiększyć. O, czekajcie, za duże zrobiłem. O. I już nam o wiele ładniej te, powiedzmy, łóżka wyglądają na górze. Docelowo, słuchajcie, bo dzieci to lubią, możemy zmieniać oczywiście kolory pod różnymi kolorami, czy chociażby materiałami. To będzie zupełnie inaczej się prezentowało. Wtedy też będziemy widzieć o wiele więcej, szczególnie jak będziemy szukać już kolejnych detali. Tak? Jeszcze mamy takie. O, na przykład wprowadzanie takich zmian. Jeszcze może jakiś ogon by się przydał, czy coś, to spróbujemy z tyłu mu dorobić ogon. Najpierw podbudówkę pod ogon. Lekko ją wygładzimy. Czekajcie. I teraz próbuję sobie coś wyciągnąć. Oj. Wyciągnąć ten ogon. Jak widzicie, to z tym wyciąganiem jest tak, że później musimy sobie to też trochę polerować, żeby było mniej widać te wszystkie poligony. A powiedzmy, taki mały ogonek. I słuchajcie, tak na szybko, dosłownie, nie przykładając się nawet tabletu, nie wyciągnąłem, mamy gotowego stworka. Program jest na tyle intuicyjny, że bez problemu, bez większego tłumaczenia dzieciaki się odnajdą. Ja wam podrzucę do niego jeszcze później skróty klawiaturowe, za chwilę, bo mam je przygotowane, wejdziemy sobie na to. I tak jak mówię, pierwszy z naszych programów ZBrush Core Mini. Instalujemy i z dzieciakami możemy działać. Naprawdę, słuchajcie, można sporo sobie wypracować. Na przykład z takiego kamienia możemy spróbować z dzieciakami zrobić własne posągi, tak, które są na Wyspach Zielonego Przylądka, tak? Dobrze mówię? Czy gdzie te takie posągi były duże? Może jakiegoś geografa mamy, który przypomni mi na ten. I na przykład możemy sobie coś wyrzeźbić, tak jak, słuchajcie, rzeźbiarz nam rzeźbi w różnych materiałach. Tak, więc my tutaj, słuchajcie, zobaczcie, możemy sobie zacząć. A Wyspy Wielkanocne, o właśnie, dzięki bardzo za pomoc. Tak, nie do końca pamiętałem, gdzie to było. Teraz zobaczcie, trzymam shiftem, więc nie dodaję materiału, tylko wręcz odwrotnie, tak? Staram się go no, czekajcie, zabierać. Jest to trochę czasochłonne, ale w ten sposób możemy właśnie coś zacząć rzeźbić. I to był ZBrush Core Mini. Jeżeli nie chcecie, moim zdaniem najlepszy chyba na start ze względu na dość ograniczoną liczbę funkcji i dość przejrzyste menu. Jeżeli nie chcecie używać ZBrush Core, czyli nie chcecie nic instalować, ja wam tylko podrzucę na Click Meetingu, gdzieś tu miałem zapisane skróty do niego i wyjaśnienia, słuchajcie, do menu. Ale tak jak mówię, jesteśmy w 10 minut w stanie opanować ten program. Jeżeli natomiast nie chcecie, słuchajcie, tego robić, czy nie chcecie nic instalować, możemy pójść do drugiego programu, który nazywa się, o tu coś ostatnio nawet mi zostało, czymś się bawiłem dzisiaj przed tym. Dobra, odświeżymy. O, słuchajcie, którego nie trzeba instalować, wystarczy uruchomić go w przeglądarce. Dlatego oczywiście, słuchajcie, musimy mieć w miarę przyzwoity internet. I tak jak w ZBrush Core Mini, ten nazywa się Sculpt GL.
Ten jest całkowicie darmowy. Oferuje dość podobne opcje, aczkolwiek jego menu jest już troszeczkę bardziej rozbudowane i zawiera więcej różnego rodzaju rzeczy, które są w języku angielskim po prostu napisane. W ZBrushCore, do którego wrócimy na chwilę, zobaczcie, mamy ikonki, więc to menu jest po prostu bardziej przejrzyste. Tak, lepsze jest dla tych młodszych uczniów. Ci starsi odnajdą się w tym, aczkolwiek tu już nie ma ikonek, tylko wszystko jest napisane. Więc zobaczcie, mamy taką zakładkę jak Sculpting and Painting i tu mamy tool do wyboru, kilka pędzli, pędzel podstawowy, który również, słuchajcie, widzicie, pozwala nam na rysowanie. Włączoną mam Ois Symmetry, którą podobnie jak w poprzednim można sobie wyłączyć, jak klikamy wtedy tutaj, trzeba znaleźć symetry, tu trzeba niestety więcej języka angielskiego. Tak, mogę sobie na przykład kolorować coś, czyli rzucać maski, cienie i tym podobne. Mogę, słuchajcie, podobnie do poprzednika zmieniać sobie pędzle. I zobaczcie, jeden po drugim nakładam mi kolejną warstwę, tak? Działa tak samo, podobnie, słuchajcie, z shiftem wygładzanie. A jak zrobimy to odpowiednio wiele razy, tak, zobaczcie, to praktycznie możemy zlikwidować efekt naszej poprzedniej pracy. Mamy takie pędzle jak twist, pokażę wam, tylko włączę symetrię, które pozwalają na wszelakiego rodzaju wykręcania i tym podobne. Zwróćcie uwagę, że tutaj określamy promień. W przypadku twista, w przypadku brasza mamy podobnie, że jest promień i oraz intensywność. Po prostu słuszna uwaga, Krzysztof, że działa tłumaczenie z Google, natomiast nie lubię mieć nakładki w postaci tłumaczeń, bo one po prostu spowalniają stronę, więc lepiej docelowo nauczyć się czegoś, a później już jakby używać to bez nakładek, ale słuszna uwaga. Tak więc dzięki, zawsze można sobie tłumaczenia Google włączyć na tym. Dobra, więc słuchajcie, wracając do tego, mamy również promień, mamy intensywność, mamy także kilka dodatkowych opcji, które pozwalają, w jaki sposób robić wgłębienia. I już to tłumaczę, właśnie chciałem to pokazać, słuchajcie, wgłębienia robimy używając chociażby pędzla, i wtrzymając Alt. Ale jak widzicie, przy dość dużym pędzlu, to już potrzebujemy później sobie to, no, może nie aż tak dużym pędzlem, wygładzić. Czyli tą intensywność sobie porobić. Ale jak widzicie, jest to mniej doskonałe ze względu na to, że jest to oprogramowanie darmowe i no po prostu ma to swoje minusy. Nie jest to takiej wysokiej rozdzielczości, jak być powinno. Ale możemy spróbować. O, jest. Pomoże nam to, widzicie? Wygładzić. O. Tak więc. Do wyboru jest dość dużo pędzli, możemy tak jak w poprzednim przeciągać sobie, czyli słuchajcie, będziemy odpowiednio sobie to modelować, czyli dajmy na to, możemy z tej kuli tak naprawdę ją dowolnie rozciągać, tylko pamiętajcie, jak będziecie z dzieciakami coś modelować, to nie tak jak ja teraz wam pokazuję od końca, tylko najpierw z kuli sobie rozciągamy, czyli tworzymy sobie, słuchajcie, najpierw obrys jakiś, a później z tego obrysu tak naprawdę, słuchajcie, z tego obrysu robimy sobie, działamy, tak? Więc w tym przypadku, słuchajcie, jest tego dużo. Mamy takie opcje jak renderowanie i to akurat nam jest niepotrzebne,
bo renderowanie jest ważne w przypadku projektowania tylko do pokazywania 3D. Natomiast słuchajcie, jest możliwość dodawania tekstur, skórek. Zaraz to pokażę na tym, ale słuchajcie, takie tekstury trzeba uważać, bo na naszych drukarkach to różnie to może z tym być. Jak dodałem tutaj skórkę, to tutaj mogę sobie, słuchajcie, zmieniać też formę tej skóry. Wtedy będzie bardziej na przykład pomarszczony. I tak jak mówię, słuchajcie, nie będziemy wszystkiego przechodzić przez jakby tutaj, bo nie mam aż tyle czasu, żeby tak krok po kroku każdy program opowiadać. Natomiast wyznaję zasadę, że po prostu dajemy dzieciakom, bawimy się, odkrywamy te funkcje i przygotowałem dla was, słuchajcie, wściągawkę, tylko że czekajcie, chyba nie tutaj mam. To ewentualnie wstawiam później, bo gdzieś mi tutaj uciekła z tych zakładek, gdzie była ściągawka, ponieważ do tego, słuchajcie, także znajdziemy masę podpowiedzi, masę tutoriali na YouTubie, które pozwolą nam i wytłumaczą nam wszystko. Ale tak jak mówię, to najważniejsze, co powinniście wiedzieć, to jest tutaj sculpting, gdzie określamy sobie tak rodzaj pędzla. Najlepiej sobie każdy, słuchajcie, przetestować samodzielnie. Zobaczcie, mogę to tak samo transformować, czyli rozciągać, obracać na każdą stronę, tak? I pobawić się tym. I naprawdę te programy, one wszystkie są do siebie podobne i są dość świetne i intuicyjne. A ponieważ czas mnie goni, to ten zostawiam. Zresztą w tym programie, słuchajcie, chyba najmniej się bawiłem. Zacząłem w ogóle od tego programu, jak szukałem programów do modelingu, natomiast bardzo szybko przeskoczyłem jednak na ZBrusha, który jest po prostu dla mnie prostszy i bardziej przejrzysty. Tym bardziej, że akurat ja mam zajęcia z młodszymi dzieciakami. Okej, idziemy do trzeciego programu i tu muszę niestety, słuchajcie, otworzyć laptopa. I teraz tak, on ma plus i minus. Plusem, znaczy plusem, minusem jego jest to, że jest to program płatny. I to jest rzeczywiście minus. Plusem jest to, że kosztuje $15. To nie, jest to stosunkowo niewiele. I jest to licencja jakby wieczysta. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nic nie dostałem żadnych monitów, żeby później dopłacać, ale program, który wam pokażę, słuchajcie, jest to program, którego można używać także w wersji podstawowej. Minus jest taki właśnie tego, bo plusem jest to, że możemy zainstalować sobie wersję darmową, natomiast minusem jest to, że raz spróbuję się połączyć. Minusem jest to, że nie wyeksportujemy tego do druku. Dobra. Dobra, jestem. I ten program, słuchajcie, nazywa się Nomad. I to jest trzeci program, który wam pokażę dzisiaj. Jest on o tyle fajny, oto jeden z projektów na wczesnym etapie, jakichś zabaw. Jest on na tyle fajny, że jeżeli mamy do dyspozycji laptopy, tablety, a jeszcze lepiej, jeżeli te tablety mają rysik, tak, i rysik, to wtedy się zaczyna zabawa, bo możemy poczuć się jak prawdziwy, słuchajcie, artysta i zacząć sobie rysować różne rzeczy bezpośrednio na, słuchajcie, laptopie. Więc na tablecie, przepraszam, ciągle ten laptop w głowie. Znowu słuchajcie, zwróćcie uwagę, jakie to jest proste. Zaczynamy od kuli, tak? Którą na sam początek musimy sobie rozciągnąć, wymodelować odpowiednio do właściwej proporcji. I przypomnę jeszcze raz ZBrush Core'a, o którym mówiłem na samym początku. Zwróćcie uwagę, w ZBrush Core'ze mamy
ikonki menu jest fajne, przejrzyste. Tu jest podobnie, więc mamy bardzo podobne ikonki. Również menu jest dość przejrzyste i składa się tak z ikonek. Zobaczcie, tu jest symetria włączona, wyłączona, przy czym mamy o wiele więcej funkcji. Ja Wam pokazuję wersję już pełną. Różni się ona tym, że ma powłączane niektóre funkcje i tak jak mówię, mój projekt sobie mogę zapisać. Ale znowu, słuchajcie, mogę sobie to wszystko przemieszczać. Mam menu, notabene, słuchajcie, to menu sobie mogę wyciągnąć tak, że wszystkie te pędzle będę miał od razu dostępne. I po lewej stronie mam intensywność oraz, słuchajcie, wielkość. I zobaczcie, co się będzie działo. Jak sobie spróbuję. No. Chyba się pochwaliłem. Wyłączymy. O. O, dobra. Przy transmitowaniu obrazu na żywo komputer mi, wróć, tablet mi strasznie zwolnił, więc dobra, spróbuję sobie pociągnąć. To cofniemy. I znowu zobaczcie, na przykład słuchawkę do telefonu będziemy robić, tak? Albo łóżeczko dziecięce i tak dalej, i tak dalej. I tak jak mówię, większość tych programów jest bardzo podobnych, opiera się dokładnie, słuchajcie, na tych samych zasadach. Czyli po prawej stronie mamy różne rodzaje pędzli. Mamy tutaj podgląd w postaci sześcianu, który pokazuje, z której strony na to widzimy, tak? Mamy, słuchajcie, przywróć, cofnij, mamy możliwość włączenia siatki, to jest dość fajna rzecz, wtedy widzimy, tak, w tej chwili, słuchajcie, ten kształt ma prawie 100 tysięcy punktów, taką rozdzielczość, tak. Mamy możliwość, słuchajcie, także właśnie w wersji pełnej, czekajcie, to nie tu, kliknąłem, tutaj, zaimportowania czegoś albo, słuchajcie, zapisania tego do pliku zewnętrznego lub pliku graficznego. I tak jak mówiłem wcześniej, w ten sposób możemy podejść do naszych wydruków w zupełnie inny sposób, czyli spróbować sobie zaprojektować właśnie na przykład takiego Funko Popa. Czy to, od czego się dzisiaj zaczęło, czyli słuchajcie, spróbować zaprojektować na przykład jakiegoś Pokemona z dzieciakami lub jakąś inną postać bardziej fantazyjną. Chyba że pójdziemy bardziej przyziemnie i spróbujemy projektować psy lub jakieś jamniczki. Z tym, że jak słuchajcie, zawsze to bywa, przy takim modelowaniu potrzeba czasu i cierpliwości, tak? I słuchajcie, odrobinę wprawy, czasami również talentu, bo tak jak w przypadku rysowania, te wszystkie zmiany, to wszystko rysowanie, tak, wymaga po prostu czasu. I tak sobie rzeźbimy, rzeźbimy, rzeźbimy powoli, jeden po drugim. O, tu będzie chciał mi zasejwować, ale nie nadałem mu nazwy, więc nie będziemy robić. Dajcie znać, słuchajcie, w komentarzach, który z tych trzech pokazanych programów. Ja Wam podeślę jeszcze link, słuchajcie, do rzeczy związanych z Nomadem. Przypadł Wam najbardziej do gustu i który według Was uważacie, że może być najprostszy z nich. Ania pisze, że pierwszy. A ja na razie już zatrzymuję ekran i wracam do Was tak, żebym był z Wami na pełnym ekranie. Ok, Iwona mówi, że musi poeksperymentować. No właśnie, to jest, słuchajcie, kwestia gustu i to też słuchajcie, jakby do
tego sobie trzeba spróbować jednego i drugiego. Ja tylko powiem na Facebooku, bo zerknąłem, bo nie mam trzech ekranów. Marysia, jak dalej oglądasz, linki wrzucę wszystkie z webinaru w grupie Zainspirowani. Dobrze? I wtedy zbiorę to szczególnie dla tych osób, które oglądają nas na Facebooku i też dla was, jeżeli będziecie chcieli do tych grup, do tego wrócić. Tu też wam wrzucam linka do grupy, to jest pierwsza rzecz na tego. I tak jak mówiłem, są to bardzo intuicyjne. Widzę, że ZBrush Cormini zdobywa chyba największe uznanie. Być może właśnie słuchajcie, dlatego, że zrobili go profesjonaliści, którzy wiedzą, co, może to źle zabrzmi, ale co jest potrzebne i od czego powinno się zacząć. Oni w tym podstawowym ZBrushie naprawdę go prosto, jak się dało, uprościli i że jest intuicyjny. Co ciekawe, ja spotkałem się z opiniami grafików, modelarzy niektórych, że on wcale taki intuicyjny nie jest. I może rzeczywiście ten pełny ZBrush wymaga troszeczkę więcej od nas jakby zapoznania, ale dla mnie jest o wiele bardziej intuicyjny niż Blender, którego też próbowałem się nauczyć i na tym Blenderze, szczerze mówiąc, troszeczkę się poddałem, bo o ile modelowanie potrafi być fajną zabawą i naprawdę potrafi być przyjemne, to trzeba znać tam dość dużo skrótów klawiaturowych, żeby sobie tą pracę uprościć i niektóre rzeczy są tak głęboko pochowane w menu, że nie są aż tak bardzo intuicyjne. A w ZBrush Core mamy wszystko na wierzchu. Do takiego modelowania podstawowego, słuchajcie, wystarczy. Widziałem na przykład szachy, które były całkowicie zrobione w ZBrush Core Mini i do takich prostych konstrukcji daje radę. Notabene te 500 tysięcy poligonów, ono też spokojnie da radę, żeby wyrzeźbić właśnie jakiegoś takiego stworka, da radę, żeby wyrzeźbić, słuchajcie, takiego Funko Popa, którego wam prezentowałem, to nie są aż tak skomplikowane rzeczy. Nawet słuchajcie, da radę wyrzeźbić twarz człowieka, tak naprawdę. To jest jedna rzecz i pamiętajcie jeszcze o tym, bo o tym nie wspomniałem, że w przypadku modelowania nie zawsze rzeźbi się cały model pełen jako jedną część. Bardzo często te modele są rzeźbione w kawałkach. Ale to o tym, słuchajcie, opowiem wam, jeżeli zechcecie dołączyć do mnie za miesiąc, 28 listopada, o ile dobrze pamiętam, planuję dla was jeszcze jeden kolejny webinar związany z drukiem 3D. Tym razem zajmiemy się tak zwanym, słuchajcie, postprocessingiem. Postprocessing, czyli słuchajcie, to, co się robi z wydrukiem, jak się go zdejmuje z drukarki. Bo ci, którzy już drukowali, wiedzą, że często mamy rafty, często mamy podpory. To wszystko, słuchajcie, trzeba pousuwać. Postaram się wam zdradzić kilka sztuczek, które ja stosuję. Nie wiem, czy wiecie, co to jest na przykład sanding wydruku na przykład z PLA. Nie wiem, czy wiecie na przykład, że jak zamienimy PLA na ABS i użyjemy acetonu, to możemy ten model wygładzić. Albo sztuczki z malowaniem wydruku żywicą, tak żeby go wygładzić. O tym wszystkim wam opowiem. I opowiem wam, słuchajcie, o czymś, czym ja się hobbystycznie zajmuję. Czyli słuchajcie, malowaniem modeli. Właśnie słuchajcie, wydrukowanych modeli, tak jak chociażby ten Viking, który jest całkowicie pomalowany, czy właśnie słuchajcie, taki Funko Pop, który też został całkowicie pomalowany. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak później ten wydruk przeprocesować, żeby on stał się takim wydrukiem, słuchajcie, z prawdziwego zdarzenia, żeby nabrał kolorów, co trzeba z tym zrobić, jakich farb używać, tak? To wszystko wam opowiem następnym razem, jakich narzędzi używać i co jeszcze można z tym zrobić ciekawego. Kleje na przykład, jakich też używam do klejenia modeli, to o tym będzie 28 za miesiąc. Link do click meetingu będzie dokładnie, słuchajcie, ten sam, więc można sobie go zapisać, ale śledźcie też profile Fundacji Inspiruje, Mentor Systemy Audiowizualne, bo tam będą pojawiać się zapowiedzi. I dziękuję bardzo, że wytrwaliście. Jeżeli macie jakieś pytania, słuchajcie, to jest teraz ten czas, a oczywiście ja wstawiam
link do certyfikatu, na klika i też wstawię go, słuchajcie, na Facebooka, na profil mentora, żeby można było sobie pobrać. Mam nadzieję, że Was trochę zachęciłem, pokazałem Wam troszeczkę kawałek innego świata druku 3D. Dziękuję bardzo, Iwona, i pokazałem Wam coś, co można robić poza Tinkercadem, bo przynajmniej ja z mojej strony nie spotkałem się z takimi inspiracjami, które byłyby, pokazywałyby tą troszeczkę inną stronę tego modelowania, a naprawdę, słuchajcie, takie Stany Zjednoczone i nie tylko na świecie, jestem w grupach takich, z ciekawości podłączam stosunkowo niedawno, żeby zobaczyć. Właśnie, słuchajcie, jest to bardzo duża społeczność, która generuje naprawdę obroty finansowe dość spore i na tym ludzie zarabiają. Nasi młodzi artyści, takie dzieciaki bardziej zdolne, mogłyby spokojnie spróbować swoich sił i zarabiać swoje pierwsze pieniądze właśnie modelując cyfrowo. Tak więc to tak na zachętę. Albo my nauczyciele, słuchajcie, kto zdolniejsi, to po pracy, siedząc na godzinach czarnkowych, dostępności się nudząc, wyciągamy tablety i sobie modelujemy. Dobra. To słuchajcie, ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam za miesiąc o bardziej praktycznej rzeczy. Wtedy, słuchajcie, pokażę Wam moje wszystkie narzędzia, opowiem Wam o malowaniu, ale to też pokażę Wam te różne techniki malowania, tak żeby te wydruki naprawdę, słuchajcie, nabierały kolorów. Bo takie zaskoczenie też dzieciaków, jak drukujemy coś w szkole, ale jak to jest w jednym kolorze, jak ja mam w Tinkercadzie w kilku kolorach porobione różne elementy i tak dalej, a później to wychodzi w jednym kolorze. A no niestety tak jest, że jest w jednym kolorze, bo drukarki nie drukują w kolorze. Jest jedna, która drukuje w kolorze, ale to nie są takie wydruki. Jest kilka na kilka szpul, ale to też temat na inny raz. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, widzimy się za miesiąc.